Żyjemy coraz dłużej. W 2030 roku 20% populacji Stanów Zjednoczonych będzie miało 65 lat lub więcej. Jak zmienia się nasze życie, gdy rodzice zaczynają chorować i stają się niesamodzielni? W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o radościach i trudach związanych z opieką nad starszymi rodzicami i bliskimi. Rozmowy o rodzinie. Nazywam się Willie Oliver. A ja, Elaine Oliver. W tym programie rozmawiamy o tym, jak wzmacniać więzi rodzinne. Omawiamy wyzwania, przed którymi stają współczesne rodziny i dzielimy się sposobami na budowanie relacji z bliskimi. Zawsze mówię, że silne małżeństwo jest podstawą silnej rodziny, silnego kościoła i silnego społeczeństwa. Sprawdźmy, co mówią na ten temat media. Według rządowego raportu liczba Amerykanów w wieku 65 lat i więcej wynosi 52 miliony, a do roku 2030 wzrośnie do 72 milionów. Te statystyki dotyczą jedynie Stanów Zjednoczonych, jednak wiemy, że sytuacja jest podobna na całym świecie, ludzie żyją coraz dłużej. Rekordzistką pod tym względem była Francuska Jean-Louis Calmont. Przeżyła 122 lata i 164 dni. Imponujące. Chciałabyś żyć tak długo? Jeśli taka byłaby wola Boga, moja babcia żyła. Bóg chce, byś żyła wiecznie. Tak, chce, ale tu niektórzy z nas będą musieli odejść przed powtórnym przyjściem Chrystusa na ziemię. Moja babcia żyła prawie 100 lat. Jej krewni też byli długowieczni. Tak, jej siostra zmarła w wieku 103 lat. Członkowie mojej rodziny nie żyją aż tak długo. Moglibyśmy szybko policzyć, ile zostało nam czasu. Oczywiście nasze życie jest nieco inne. Mamy więcej stresu niż nasi przodkowie. Ale będziemy żyć dłużej od nich. Tak. Mamy lepszą służbę zdrowia, technologię, lepiej się odżywiamy, uprawiamy sporty, jeśli jesteśmy zdyscyplinowani. Moja babcia dożyła sędziwego wieku prawie 100 lat, zabrakło jej dwóch tygodni. Powiedzmy, że dożyła setki. Najbardziej podziwiałam ją za to, że była aktywna do samego końca. Szyła. Zajmowała się ogrodem, robiła na drutach, gotowała. Uwielbiały mi kuchnię. Była w domowym hospicjum. Najtrudniejsze było dla mnie zabranie z jej pokoju maszyny do szycia. Tuż przed tym, jak trafiła do szpitala, szyła sobie sukienkę na święto sobotnie. Miała 99 lat, a wciąż myślała o tym, że potrzebuje nowej sukienki. Sekretem długowieczności jest życie w nadziei, w oczekiwaniu. Jedną z rzeczy, o które codziennie się modliła, było to, by została przy zdrowych zmysłach do samego końca. I tak było. Tak. Niestety nie każdy ma tyle szczęścia. Niektórzy potrzebują o wiele intensywniejszej opieki. Moja babcia była samodzielna do momentu, gdy rozchorowała się na kilka miesięcy przed śmiercią. Dla wielu rodzin choroba rodziców lub dziadków jest ogromnym wyzwaniem. Opieka nad osobami starszymi może być też jednak źródłem pozytywnych przeżyć. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka jest opieka nad starszymi członkami rodziny. Po przerwie porozmawiamy z naszymi gośćmi o tym, jak przygotować się na związane z tym wyzwania. Zostańcie z nami. Małżeństwo pełne satysfakcji znakomity kurs online dla małżeństw. Jeśli w Waszym związku nie wszystko jest tak, jak miało być, to wcale nie znaczy, że jesteście przegrani. Wciąż macie szansę. Jeśli jesteście szczęśliwym małżeństwem, nie oznacza to, że nie może być jeszcze lepiej. Kurs Małżeństwo pełne satysfakcji pomógł wielu parom w pokonywaniu kryzysów i trudności. To także świetne wskazówki, które mogą przydać więcej kolorów każdemu związkowi. Zobacz więcej na zdrowie-rodzina.pl. Często mówimy o rodzicach, którzy łączą pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Jednak opieka nad rodzicami jest równie trudnym i ważnym wyzwaniem. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o opiece nad starszymi i jej wpływie na życie rodzin. Naszymi gośćmi są Sandra Brown i Lionel Jefferson. Sandra pracuje jako konsultantka w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Działa też wolontaryjnie i opiekuje się swoją mamą. Lionel pracuje jako analityk biznesowy w stanie Maryland. Jako kochający syn opiekuje się też swym 95-letnim ojcem. Dziękujemy za przybycie, a my za zaproszenie. Rozmawialiśmy o tym, że dużo mówi się o łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. W Waszym przypadku dochodzi do tego opieka nad rodzicami. Opowiedzcie nam o tym. Moja sytuacja jest nietypowa. Mieszkam i pracuję w stanie Maryland od ponad 17 lat. Ale moja mama mieszka w Nowej Anglii, w stanie Massachusetts. Jestem jej prawnym opiekunem. Mama mieszka w domu opieki. Dużo podróżuję w związku z pracą, a do tego od 17 lat regularnie jeżdżę z odwiedzinami do mamy. Jestem u niej przynajmniej raz w miesiącu. To wyzwanie ogromne i wielkie poświęcenie. To także błogosławieństwo i przywilej. Mama ma 82 lata. Zajmuję się wszystkim, od załatwiania leków po nadzorowanie pracy pielęgniarek. Przez długi czas sądziłam, że dam radę sama wszystkim się zajmować bez pomocy innych. Nie do końca. Mama jest w domu opieki. Powiedz, co to dokładnie oznacza. Dom opieki zapewnia mamie całodobową pomoc. Nie jest w stanie samodzielnie się poruszać. Wszystko trzeba robić za nią od prysznica, poczesanie włosów. Ma jeszcze trochę czucia w dłoniach, ale jest z tym coraz gorzej ze względu na chorobę z wyrodnieniową stawów. Okay. Mama potrzebuje pomocy drugiej osoby przy wszystkich czynnościach, które my wykonujemy sami. To trudne. Na szczęście umysł ma nadal bystry. Jestem za to wdzięczna Bogu. Niemniej to wszystko nie jest łatwe. Za chwilę porozmawiamy o tych wyzwaniach. Lionel opowiedz nam o sobie, o opiece nad swoim ojcem. Około 10 lat temu moja siostra powiedziała mi, że zauważyła u taty pierwsze objawy demencji. Ja tego nie widziałem. Był już w podeszłym wieku, miał ponad 80 lat, więc uznałem, że po prostu się starzeje. Niemniej, po kilku latach okazało się, że faktycznie coś jest nie tak. Jego zdolność podejmowania decyzji i logicznego myślenia uległa znacznemu pogorszeniu. W jego życiu zaszła poważna zmiana. Był mniej sprawny. Mieszkał wtedy sam? Tak, jeździł też samochodem. Na jego osiedlu mieszkało wiele takich osób, 85-latków, którzy nadal jeździli samochodami i mieszkali sami lub ze swoimi rodzinami. Nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia było dla mnie zaskoczeniem. Moja siostra jest z zawodu pielęgniarką i to ona pierwsza zwróciła mi uwagę na problem. Też zauważyłem, że coś nie jest tak, ale nie sądziłem, że to coś poważnego. Niestety, myliłem się. Gdy kilka miesięcy później trafił do szpitala w związku z inną chorobą, Okazało się, że będzie potrzebował stałej opieki. Wszyscy zaangażowaliśmy się w poszukiwanie najlepszego rozwiązania, by udzielić mu odpowiedniego wsparcia. Co się wtedy dokładnie wydarzyło? Czego dowiedziałeś się w szpitalu i co zrobiłeś? Dowiedzieliśmy się, że tata ma demencję. Otrzymaliśmy od lekarzy lekarstwa na poprawę nastroju oraz namiary na publiczne i prywatne zakłady opieki. Przeanalizowaliśmy wszystkie opcje. Przede wszystkim zależało nam na tym, by dowiedzieć się, jakie ma potrzeby, oraz jak zapewnić mu wysoką jakość życia z poszanowaniem jego godności. Postanowiliśmy wtedy, że zostanie u siebie w domu. Po upływie dwóch lat mieszkał sam? Nie, z moim bratem. My dojeżdżaliśmy co tydzień 3,5 godziny z Maryland, by mój brat mógł odpocząć. O jakiej odległości mówimy? Około 3,5 godziny drogi. Z Virginii do Karoliny Północnej? Tak. Mieszkamy w małym miasteczku Blackstone, niedaleko Petersburga. Niestety, cotygodniowe dojazdy były dla nas zbyt trudne, dlatego postanowiłem wziąć tatę do siebie, gdzie mógłbym zajmować się nim na co dzień i tym samym zmniejszyć częstotliwość podróży. Jednak i to rozwiązanie miało swoje minusy. Mogę sobie wyobrazić, wspomniałeś o rodzeństwie. Powiedz, jak podjęliście decyzję, że to ty zajmiesz się ojcem. Mówiłeś, że masz brata i siostrę? Wiem, że takie decyzje nie są łatwe, bo ostatecznie ciężar opieki spada na jedną osobę. Hmm. Rodzice adoptowali mnie, mojego brata i siostrę, gdy byli już po pięćdziesiątce i byli małżeństwem od trzydziestu lat. To oni dali nam życie, wiarę. Przekazali nam wartości chrześcijańskie. Zawsze było dla mnie jasne, że będę kontynuował ich dzieło. Gdy tata zachorował, wiedzieliśmy, że ktoś musi się nim zająć, że musimy stawić czoła temu wyzwaniu. Najpierw pomoc zaoferował mój brat, bo mieszkał z tatą i postanowił z nim zostać. Choć mamy to szczęście, że możemy zapewnić naszemu ojcu dobrą opiekę, kwestia jego miejsca zamieszkania wymagała od nas kompromisu. Musieliśmy zdecydować, jaką część opieki powierzymy profesjonalistom, a jaką część weźmiemy na siebie. Jeśli nie ma się zawczasu odpowiedniego planu, choroba rodzica może być źródłem konfliktu, jak w naszym przypadku. Na szczęście udało nam się pokonać trudności. Zgłosiłeś się na ochotnika, czy zostałeś wybrany? Zgłosiłem się sam. To zabawne, bo mój ojciec nie należał do kościoła i kłócił się z moją mamą o to, że była adwentystką. Okay. Choć przez cały okres dorastania ojciec budził we mnie ogromną frustrację, postanowiłem się nim zaopiekować. Przebywając z nim na co dzień, odkryłem, że mama przekazała mu wiele ze swych wartości. Ale wcześniej nie było tego po nim widać. Po przerwie wrócimy do tego wątku. Rozmawiamy o opiece nad rodzicami. Naszymi gośćmi są Lionel Jefferson i Sandra Brown, którzy łączą opiekę nad bliskimi z pracą zawodową. Zostańcie z nami. Fascynacja? Romans? Para? Związek? Jakie tworzysz relacje? Czy twoje małżeństwo jest powierzchowne, funkcjonalne, a może głębokie? W jaki sposób uodpornić się na zdradę? Oraz jak budować atmosferę zaufania i bliskości w związku? Gabor Michalec, ceniony terapeuta partnerski i rodzinny, odpowiada na te pytania w książce Żadnych Gierek. Dowiedz się, jak chronić granice Twojego związku. Zobacz więcej na sklep.znaki W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o opiece nad starszymi. Długie życie jest błogosławieństwem, ale jeśli jego skutkiem jest choroba i utrata samodzielności, może być też dużym obciążeniem dla najbliższych. Rozmawiamy z Sandrą i Lajnelem. Mówiłeś o wierze i różnicach między mamą i tatą. Mógłbyś dokończyć tę myśl? Jestem zdania, że rodzina jest źródłem siły. Motywuje nas do robienia tego, co słuszne, realizowania Bożej wizji. Dlatego decyzja o tym, by podjąć się opieki nad ojcem była dla mnie naturalna. Mogłem w ten sposób dać wyraz przekazanym mi wartościom. Czasem słyszymy historie o porzuceniu członków rodziny, nieporozumieniach lub innych problemach. Dzieje się tak, zwłaszcza w rodzinach, których fundamenty nie zostały zbudowane na wierze. Jeśli bylibyśmy wychowani w wierze, decyzja o opiece nad rodzicami będzie dla nas naturalna. Jestem ciekawa, jak podjęliście decyzję, by zamieszkał z Tobą zamiast w domu opieki. Najpierw jednak chciałabym zapytać Sandrę, dlaczego to właśnie ty zajęłaś się mamą? Jesteś jedynaczką? Nie. Jestem siódmym dzieckiem z ośmiorga. Jesteś najmłodsza? Prawie. Nie zastanawiałam się nad tym, ale myślę, że jednym z czynników, który wpłynął na naszą decyzję, było to, że jestem singielką. Być może moje rodzeństwo założyło, że mam więcej czasu. Nie wiem, ale pomaganie leży w mojej naturze. To część mojego DNA i Twój zawód. Z zawodu i wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym. Lubię rozwiązywać problemy. Zawsze wiedziałam, że jeśli pojawi się taka potrzeba, stanę na wysokości zadania. Jestem blisko związana z mamą. Tak jak w przypadku Leinela, mama była przy mnie zawsze. Nie mam innej mamy. Wierzę w słowa Biblii, która mówi czci ojca swego i matkę, aby Ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi. Doświadczyłam Bożej łaski, każda okazja, by spędzić czas z moją mamą, jest błogosławieństwem. Choć napotykam trudności, na przykład związane z podróżowaniem, każda chwila z mamą jest dla mnie darem. Cieszę się, że mogę dać mamie kwiaty, póki żyje. Po śmierci, która jest nieodłączną częścią naszego życia, kwiaty niczego nie zmienią. Wiem, że jestem dla mojej mamy najlepszą córką, jaką mogłam być. Chciałabym się do tego odnieść. Moja babcia zawsze mówiła: przynoście mi kwiaty, póki żyję. Przed śmiercią wydała wyraźne polecenie, by nie przynosić kwiatów na jej pogrzeb. Powiedziała, że jeśli chcemy jej dawać kwiaty, róbmy to za jej życia. Zamiast tego poprosiłaby goście wpłacili pieniądze na fundusz edukacyjny. To wspaniała analogia. Kwiaty symbolizują troskę, poświęcanie czasu, miłość, opiekę, uwagę. Chciałabym porozmawiać z wami o tym, jak wyglądał proces podejmowania decyzji o skorzystaniu z pomocy domu opieki. Zależy mi, by dzięki waszym historiom widzowie zrozumieli, że nie jest to wybór zero-jedynkowy. Nie ma jednoznacznie dobrych i złych decyzji. Jak było w Twoim przypadku? Decyzja została podjęta za nas. Mama musiała pójść do szpitala na cztery miesiące. Lekarze nie spodziewali się, że z niego wyjdzie. Ale ona zawsze wszystkich zaskakuje. Będzie walczyć, póki Bóg jej nie odwoła. Coś się wtedy stało. Mama choruje na cukrzycę. Poszła do szpitala i pojawiły się komplikacje. Wdało się zakażenie, ale wyszła z tego. Gdy wypisywali mamę ze szpitala, lekarka podeszła do mnie i powiedziała, że nie spodziewali się, że mama wyjdzie z tego cało. Wtedy trafiła na rehabilitację do domu opieki. Bardzo to przeżyła. Nie mogła uwierzyć, że trafiła do domu opieki. Cały czas powtarzaliśmy jej, że to tymczasowe rozwiązanie. Póki nie odzyska władzy w nogach i rękach, potem miała wrócić do domu. Niestety rehabilitacja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i musiała zostać objęta całodobową opieką. Co sprawiło, że postanowiliście nie oddawać taty do domu opieki? Mieszka teraz z tobą? Dzisiaj jest z nami w Maryland. Dwa tygodnie temu był w domu. W którymś momencie też musiał pójść na kilka dni do szpitala, a potem trafił na rehabilitację. Jesteśmy w trakcie ubiegania się o prawo do opieki długoterminowej. Jest w ośrodku rehabilitacyjnym. Tak. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem placówki w Maryland. Lokalizacja jest dla nas bardzo dogodna. Blisko Twojego domu i mojej siostry. Reszta rodziny mogłaby dojeżdżać. Najważniejsze dla nas jest to, by spełnić jego życzenia. Przede wszystkim chciał zostać w domu tak długo, jak to możliwe. Chciał utrzymać dotychczasową jakość życia z poszanowaniem jego godności. Chciałbyśmy zadbali o jego finanse i majątek. Udało nam się spełnić jego życzenia, za co jestem wdzięczny Bogu. W okresie dorastania nie kochałem mojego ojca. Dopiero teraz widzę, jak wielki wpływ miała na niego moja mama. Jestem wdzięczny, że Bóg dał mi szansę, by zaobserwować tę przemianę i zmienić podejście do taty. Opowiedzcie o pozytywnych aspektach opiekowania się rodzicami lub nadzorowania opieki nad nimi. Błogosławieństwem jest każdy dzień, który mogę spędzić z mamą. Zazwyczaj daję jej wcześniej znać, kiedy ją odwiedzę, ale lubię ją zaskoczyć i przyjechać kilka dni wcześniej. Widok jej uśmiechu jest bezcenny. Jestem wdzięczna, że wciąż jest obecna w moim życiu. Mam wielu przyjaciół, których rodzice już odeszli. Te drobne chwile, uśmiechy, dobre rady są dla mnie na wagę złota. Macie niezwykłą więź. Tak, mama wie, że ją kocham. A ty wiesz, że ona kocha Ciebie. Bez wątpienia. Jesteś bardzo zajęta, a opieka nad mamą stanowi wyzwanie. Dużo podróżujesz w związku z pracą, więc odwiedziny u mamy są dla Ciebie dodatkowym wysiłkiem. Robię to już tak długo, że moglibyśmy zrobić o tym osobny odcinek. Przez lata wmawiałam sobie, że jestem superwoman, że wszystko dam radę zrobić sama. Niestety w którymś momencie zachorowałam. Zrozumiałam wtedy, że muszę zwolnić i odnaleźć równowagę. Postanowiłam poprosić rodzinę o pomoc. Rozmawiamy dziś z Sandrą Brown i Lionelem Jeffersonem, którzy opiekują się swoimi rodzicami, nie rezygnując z pracy zawodowej. Po przerwie podsumowanie. Zostańcie z nami. Rozmawiamy dziś o opiece nad osobami starszymi. Chcielibyśmy podziękować naszym gościom za podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami. Przed przerwą mówiłaś, że mogłabyś zrobić o tym cały odcinek. Wasze opowieści są naprawdę wzruszające. Zaczęłaś mówić o tym, jak myślałaś, że masz supermoce. Dotarło do mnie, że nie mogę wszystkiego robić sama. Nie jest to też intencją Pana Boga. Jednym z moich ulubionych fragmentów Biblii jest fragment Księgi Przysłów, rozdział 3, werset 5. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polega. I na swoim rozsądku. Okazało się, że krewni, znajomi i przyjaciele mojej mamy są chętni do pomocy. Musiałam ich tylko poprosić. Przy okazji chciałbym zapytać, czy twoje rodzeństwo mieszka bliżej mamy? Nie, Są rozrzuceni po całym kraju. Moja młodsza siostra i młodszy brat mieszkają w tym samym stanie, co moja mama. Brat regularnie ją odwiedza, choć musi jechać do niej dwoma autobusami. Wiem, że mogę na niego liczyć. Oprócz tego mam jeszcze innych krewnych, których mogę Prosić o pomoc. Podoba mi się, że w pomoc mamie zaangażowała się jej przyjaciół. Dzięki temu jej życie jest normalniejsze i nie doświadcza aż tak drastycznej zmiany. To był jeden z argumentów, które zadecydowały o tym, by została w swoim mieście. Ma tam sieć wsparcia, której nie miałaby gdzie indziej. Nie chciałaś jej stamtąd zabierać. Gdyby zamieszkała ze mną, nie byłoby przy niej nikogo innego, a ja często podróżuję. Ta lokalizacja sprawdza się o wiele lepiej. Lionel również mówił o poszanowaniu potrzeb rodziców, a także ich godności. Czasem podejmujemy decyzje odgórnie. Mówiąc, zamieszkasz ze mną, myślimy, że robimy coś dobrego, a może być na odwrót. Dokładnie. Opowiedz nam o swoim doświadczeniu. Czym chciałbyś podzielić się z widzami? Patrząc wstecz, żałuję, że lepiej się do tego nie przygotowałem. Nie poświęciłem więcej czasu na zaplanowanie wszystkiego. Sprawdzenie, jakie są możliwości. Opracowanie odpowiedniej strategii opieki nad ojcem. Ale z drugiej strony, moim motem życiowym jest fragment drugiego listu do Koryntian. Albowiem, ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Nawet jeśli początki są trudne i obnażają naszą słabość, Bóg daje nam czas na zdobycie potrzebnej pomocy. Na odrobienie strat. Nie mogłem stworzyć mu odpowiednich warunków w jego miejscu zamieszkania, więc postanowiłem zabrać go do siebie, gdzie miałem lepsze i większe możliwości uzyskania pomocy. Moje doświadczenie jest dla mnie dowodem na to, że wszyscy mamy jakiś cel w życiu, wyznaczony dla nas przez samego Boga. Bóg chce nas czegoś nauczyć. Czasem rzuca nam wyzwanie. Tym razem była nim choroba mojego ojca. Dzięki temu mogłem mu się odwdzięczyć za wychowanie mnie, otoczenie opieką. Nasza historia jest dowodem Bożego prowadzenia nas. Biblia mówi, że Bóg zapoczątkował w nas dobre dzieło i nie ustanie, dopóki go nie dokończy. Cóż za wspaniałe świadectwo. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Rozmowy o Rodzinie. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Karolina Łebek. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytali Anna Maria Buczek i Jan Tuzin.